Tu ja, wasza Lizzie Hearts, i chciałabym wam dzisiaj pokazać mój pokój. Mam pokój jednoosobowy, na początku miałam zamieszkać Series Hood, ale znalazłyśmy dla niej pokój. Więc tak, wygląda on na początku tak. Ogólnie. Zaczynamy. Tu mam moje łóżko. Są na koloru takiego jakby żółto-pomarańczowo-złotego. Tu jest taka narzuta na łóżko, a kołdrę mam w łóżku. Tam mamy poduszki białe z takimi poduszkami z takich fajnych, miękkich jakby drutów z futerkiem. Tutaj jest moja książeczka. O. I tak, tutaj przy tej ścianie mamy takiego pluszaka, którego uszyła mi Toralej. Tak. Po drugiej stronie jest tutaj taka wielka bransoleta, a w środku jest taki łańcuch z bursztynów. Tu jest stojak w postaci wieszaka z moją torebką. A tu jest moja zakładka, mój dziennik i szczotka. Przejdźmy do osób na ścianie. Tak to ja może przejdę na tą stronę, bo tak zasłaniam trochę. Dobra, tu mamy przyklejone takie rękawiczki z pierścieniami. Tu są różne takie no, diamenty, bluzka. Tu jest drzewo z tymi takimi malowanymi różami z Krainy Czarów. Na górze jest karta. Tam jest napis Forever i taka ozdoba. I też bluzka. Na drugiej stronie mamy zdjęcia moich przyjaciółek Blondie Locks, Cedarwood, Holly O'Hare i Poppy O'Hare, które są zasłonięte. Tu mamy inne ozdoby, moje imię i nazwisko, moje zdjęcie, mój portret. Ta ściana jest oklejona złotą tapetą. Tak, podłogę mam brzydką i te dwie ściany też mam brzydkie, no ale cóż. Może kiedyś sobie zarobię na kolejną tapetę. No, więc to chyba na tyle z kolejnych odcinków naszych wycieczek po pokojach. I głosujcie, piszcie w komentarzach i kogo pokój chcecie następny. Bo ja, no, nie wiem, który kręcić. Nie mogę się zdecydować. Jest do wyboru szkoła, salon, pokój Raven i Claudine, Viperin i Cedar. Sala lekcyjna, kogo tam jeszcze, Toralej, pokój i pokój Series nie, bo jeszcze jest w remoncie, no, więc to chyba tyle, więc głosujcie i piszcie w komentarzach, a i oczywiście łapki w górę, no, do zobaczenia, a i Lizzie, przepraszam na chwilę, czego chcesz, chodź tu. Nie, poczekaj, kręcę wycieczki po pokoju. A, dobra, to ci nie przeszkadzam. No. Lizzie! Co? No, Viperin cię woła. Trudno pomyśleć, że jestem zajęta. O, no dobra, powiem jej nareszcie. No więc tak jak już mówiłam, łapki w górę i subskrypcje i w ogóle... Lizzie? Viperin? Co ty tu robisz? Kamera, jak miło. chodź, bo mam do ciebie bardzo ważną sprawę. Jaką znowu? Chodź. No dobra, już idę.